Są dodatkowe pieniądze dla szpitali. Problem w tym, że w dalszym ciągu są one zbyt małe, by pokryć rzeczywiste potrzeby placówek. Narodowy Fundusz Zdrowia przesunął pieniądze z refundacji leków. Łączna kwota, jaką zaproponowano Podkarpaciu, to 50 milionów złotych. Pieniędzy tych znów nie podzielono sprawiedliwie. Do Sanockiego Szpitala trafi niespełna 420 tysięcy złotych. My wiemy, że środków brakuje, ale wydaje nam się, że są dziedziny, gdzie można oszczędzać, a są dziedziny, gdzie to oszczędzanie jest trudne. I też trzeba patrzeć, jak pracuje szpital w danym regionie. Jeżeli są dwa szpitale, wiadomo, że w tym momencie, jak gdyby część pacjentów stanowią przypadki przewlekłe, przypadki świadczeń planowych, operacji planowych, natomiast w naszym przypadku no my jesteśmy po prostu przytłoczeni tymi pacjentami pilnymi, nagłymi, w stanie zagrożenia życia, takimi, którzy jak gdyby no, polegają na nas. My nie możemy ich zawieść, dlatego że po prostu ktoś wymyślił, że zaniży kontrakt i obetnie nam punkty. Punktem wyjścia jest kontrakt ubiegłoroczny. Przypomnijmy, że na ten rok NFZ zaproponował sanockiej placówce umowę mniejszą o 1 200 000 zł. Teraz tę kwotę zwiększyło ponad 400 tysięcy złotych, ale to wciąż za mało. Czujemy się troszkę pokrzywdzeni kontraktem, który został tutaj dany dla Sanockiego Szpitala. Kwota obniżona kontraktu o 800 tysięcy złotych powoduje to, że no, mamy problemy. Mamy problemy w finansowaniu szpitala. Jako samorząd, jako powiat nie otrzymujemy żadnych środków od państwa na dotowanie szpitala, więc tutaj ten problem zaczyna narastać, staramy się go w jakiś sposób rozwiązać i tu nasz apel i prośba do parlamentarzystów, aby zastanowić się nad tą sytuacją, próbować coś z tym zrobić. W ciągu ostatnich 3 lat starostwo powiatowe przekazało na rzecz szpitala około 1 200 000 zł. Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż jest winien sanockiej placówce ponad 5,5 miliona złotych za zabiegi i świadczenia wykonane na rzecz pacjentów w ostatnich 2 latach. Większość z tych zabiegów ratowała ludzkie życie. Była akcja, gdzie myśleliśmy, że wspólnie w rozmowach z panią minister no uzyskamy to dodatkowe kwoty, natomiast było to przełożenie z kieszeni do kieszeni. Na dzień dzisiejszy szpitale nasze powiatowe podpisują aneks do umowy. Oczywiście dalej będziemy prowadzili rozmowy z ministerstwem i tutaj zwracamy się do parlamentarzystów dosłownie o pomoc, bo jak dowiodły te doświadczenia ostatnich tygodni, no małe szanse mamy jako samorządowcy, żeby te kwoty uzyskać, które nam się należą. Szpitale zdecydowały się na podpisanie kontraktów w zakresie ratownictwa medycznego, badań specjalistycznych i takich, które generują najwyższe koszty. Umowy podpisano na 6 miesięcy. Po upływie tego czasu dyrektorzy szpitali mają nadzieję, że pieniądze dla Podkarpacia w końcu się znajdą.